Cześć, ja jestem Jerzy Ledziński, to jest mój podcast, a dzisiaj dowiecie się, jak zdobyć 1000 followersów na Instagramie i czy to ma sens. Zanim Ci wyjaśnię, jak zdobyć tych followersów, to musisz usłyszeć bardzo ważną rzecz, ponieważ może się okazać, że energię, którą w to włożyłeś, włożyłaś, okaże się zmarnowana. Czy naprawdę będziesz oglądać każdą z tych osób, która właśnie oddaje Tobie follow za follow i tak dalej? I czy jeśli Ty tego nie będziesz robić, to dlaczego ta osoba miałaby być teraz jakaś super aktywna na Twoim koncie? Dlaczego? Skoro jej też chodziło o follow. Musicie wiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Otóż Wasze posty docierają do około 10% Waszych obserwujących. Przyjmijmy wersję, że macie 500 osób faktycznie Wami zainteresowanych i 500 takich, które oddały Wam follow za follow. I teraz wróćmy do tego, co powiedziałem wcześniej. Wasz post dociera do 10%, czyli z tych 1000 do około 100 osób. Teraz jaką macie pewność, że dotrze akurat do tych 100 osób, które są jakoś tam zainteresowane Waszym kontem? Oczywiście, jeżeli na Waszym koncie będzie coś ciekawego, coś tak porywającego, co sprawi, że jednak oni stwierdzą, że warto Wam dać lajka, warto zobaczyć Wasze Instastory, to i tak nadal macie jaki problem, że połowa Waszych obserwujących to duchy, do których prawdopodobnie trafi Wasz post. A dlaczego to jest ważne, żeby teraz mieć te 10% aktywnych faktycznie osób? Dlaczego warto jednak budować to wszystko powoli i mieć tylko osoby zainteresowane tematem? Otóż słuchajcie, jeżeli chcecie rozwijać Wasz kanał, a nie jesteście jeszcze kimś supersławnym, szansą dla Was są po prostu hasztagi, czyli opisywanie zdjęć hasztagami. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli hashtag jest jakoś super popularny, nawet średnio popularny, jeżeli pod danym hashtagiem jest już więcej niż około 1000 postów, to już tutaj może być problem, żebyście się wyświetlili komuś pod tym hashtagiem w dziale popularny. A tylko to Was głównie interesuje, jeśli chcecie mieć rozwój Waszego konta. Uwaga, jeśli dotrwałeś do tego momentu, to teraz jest moment na subskrypcję i lajka, a za chwilę Wam powiem, jak ja to zrobiłem, że miałem nawet 10 000 followersów. Zastanówcie się chociaż przez chwilę, co powoduje, że oglądacie innych. Dlaczego ich oglądacie? Bo są sławni, jesteście zainteresowani tym, co te sławne osoby robią. Albo po prostu mają dla Was coś ciekawego. Jeżeli Ty nie dasz czegoś ciekawego, to dlaczego ci ludzie mają być aktywni na Twoim koncie? Więc jeśli będziesz mieć tam ludzi, którzy nie są aktywni na Twoim koncie przez to, że po prostu oddali Ci follow za follow, a w ogóle nie są zainteresowani tym, co robisz, to Twoje konto będzie miało tylko jakieś tam cyferki i będziesz mógł się ewentualnie nim pochwalić przed kolegami i koleżankami. Więcej o hashtagach mówię w filmiku, który pojawi się gdzieś tutaj nade mną. Propozycja teraz powinna wyskoczyć. Kliknijcie sobie, jeśli chcecie wiedzieć, jak działają właśnie hashtagi. Żeby nie przedłużać, opowiem Wam o tym, jak zdobyłem 10 000 followersów. Ponad 10 000 followersów. Zajęło mi to około 6 miesięcy. Także perspektywa taka słaba, tak? Ale tu mówimy o 10 000 followersów. Natomiast zdobyć ten pierwszy 1000 followersów myślę, że jest całkiem łatwo. Moja metoda na początku była następująca. Używałem hashtagów, które były w trendach. Czyli na przykład, pamiętam, że tam chyba zaczynałem, to była wiosna, więc wykorzystywałem ten hashtag wiosna i chodziłem po tych wszystkich kontach i tylko naciskałem polub, 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 polub. Robiłem to na samym początku jeszcze bez follow za follow i robiłem tak przez godzinę, półtorej. Miałem sobie takie założenie, że robię tego tyle. Jakieś tam przerwy później zacząłem robić, bo dowiedziałem się, że można zostać właśnie zbanowanym. Natomiast po jakimś czasie znalazłem ciekawą metodę. Jeszcze lepszą, jeszcze bardziej skuteczną. Otóż zobaczyłem konta moich kolegów z branży, fotografów ślubnych i dziwiłem się, jakim cudem mają powyżej 10 000 obserwujących. I kiedy sprawdziłem mniej więcej osoby, które obserwują ich konta, to byli to tak zwani randomowi ludzie. Oni nie byli aktywni na tych kontach, ale było ich tam mnóstwo, bo ponad 10 000. Więc zacząłem obserwować po kolei każde z tych kont, które obserwowało już to konto tego fotografa. I z tego miałem najwięcej followersów, ponieważ to były właśnie konta, które miały ponabijane już tą metodą tych obserwujących, taką dużą ilość. Więc to były konta nastawione na to, że wiedzą o co chodzi, falą za falą i ciśniesz i w godzinę wyciskasz tam chyba ze 100 osób i tak dalej. Mi się tak nawet udawało chyba, że miałem w pewnym momencie 100 osób na godzinę. Tą metodę nazwałem wchodzeniem na farmę. Także farmiłem na innych kontach i w ten sposób rosła mi liczba tych followersów, bo bardzo chciałem osiągnąć te 10 tysięcy followersów w moim przypadku. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć 1000 followersów, to oczywiście będzie to trwało o wiele krócej, ale po prostu znajdź takie konta, które są jakoś tak dla ciebie podejrzane, że jak to możliwe, że to konto ma tyle followersów. Zobacz, jeżeli ma dużo followersów, a niewiele lajków, to kliknij właśnie w to miejsce, gdzie jest obserwujący to konto i zacznij obserwować te konta, które obserwują właśnie konto tego kogoś. Bo może się okazać, że właśnie on też ma farmę ludzi, którzy też zrobią falą za falą i spłyną do ciebie. Ważne są dni tygodnia, ważna jest pora, o jakiej to robicie, więc weźcie to też pod uwagę. Najlepiej, teoretycznie, najlepiej działały godziny wieczorne i powiem wam od siebie, że unikałbym takich działań w piątek, bo wydaje mi się, że w piątek miałem najgorsze osiągi, a chyba najlepsze w niedzielę. Jako ciekawostkę wam powiem tylko, że jak już zdobyłem te 10 tysięcy followersów i odblokowałem swipe up i mogłem już tam wrzucać linki do moich reportaży ślubnych, to okazało się, że z tego swipe up korzystały 3 osoby może. Także spojrzałem prawdzie w oczy, że to mam farmę duchów, mam konto, które jest naprawdę w wielu procentach martwe. Oczywiście znalazły się też osoby, które zostały i są ze mną do dzisiaj i w ogóle fajnie, że są. Jednak później zderzyłem się z rzeczywistością i zobaczyłem, że jeżeli tego nie będę robił dalej, czyli falą za falą, lajki i tak dalej, to moje konto ma bardzo małe szanse na rozwój. Z tego względu, że mam bardzo mały procent aktywnych osób na tym koncie. Że większość to są po prostu ludzie, którzy oddali mi falą za falą i tym samym utrudniłem sobie rozwój mojego konta poprzez właśnie hasztagi, które dają właśnie duże szanse, żeby twoje konto się rozwijało, ponieważ jeżeli dobrze hasztagujesz swoje zdjęcia i one zbierają właśnie lajki od tych osób faktycznie zainteresowanych tymi zdjęciami, które ewentualnie robisz, to później masz szansę, że twoje zdjęcia znajdują się właśnie pośród tych popularnych pod danym hashtagiem, a to jest bardzo ważne w rozwoju twojego konta na Instagramie.